Ziomeczki Bobo chyba wynosi się z Bobowic, nie wiem co on planuje, ale powiedział, że będzie robił jakieś specjalne testy na wojnę, więc musicie oglądać ten film do końca. Tylko prośba, zostawcie suba, bo ponad połowa osób, co widzi ten film, nie subuje, to jest mega słabe. I wpadnijcie na sklep www.abra.ety, możecie dołączyć do gangu Abra i Bobo Team. Dobra, słuchajcie, ja w tym momencie wypijam miksturę niewidzialności. Jeżeli on chce się wynosić i mówił coś o bagnach, które są za Bobowicami, to ja się naprawdę boję. Przyznajcie mi, kto z was jest tym starym widzem, który pamięta wojnę między Milenowicami a Bobowicami i to, jak Bobo miał szalenie rozwiniętą bazę właśnie na bagnach? Co? Co mu się przyda? Co mu się przyda? O nie, słuchajcie, ja za dużo mówię i przez to za mało go... Jest lepiej, możemy tędy przejść i weźmiemy tu tamtą rzecz, a jak weźmiemy to i to... Ale jaką tamtą rzecz? Ej, dobra, słuchajcie, nie wiem o czym on mówi, ale naprawdę nie pod... Co on musi wziąć? Tamki sobie z tamtego miejsca. Ej, słuchajcie, to wygląda jakby on naprawdę na speedzie to robi. Tutaj są jeszcze jakieś itemki. Ej, nie przypominam sobie, aby tutaj jeszcze jakieś itemki były. Tutaj jest axolotl, dobra, ale to coś było jeszcze. Czekaj, co on zabiera? Są fajerwerki, tutaj jakieś, słuchajcie, dirty. Wchodzi teraz do tej swojej normalnej, tajnej bazy. Ej, on się... Będziemy sobie wlecimy. Co tu się dzieje? Cholipka jasna. Ja nic nie dotykam. Że nie da się przejść? Ja nic nie dotykam. Idziemy dalej, tu sobie wezniemy też. O, tu sobie też wezniemy. I to mi się też przyda do tego tajemniczego pomieszczenia. Ej, dobra, to naprawdę, słuchajcie, nie trzyma się kupy. On miał kiedyś, 2 lata temu, mega epicką, rozwiniętą, tajną bazę na bagnach. Jeżeli on chce zrobić to samo, tam jakąś zbrojownię i testować bronię na Bobowice, to to mi się coraz mniej podoba. To mi się nawet w ogóle nie podoba, bo to mi się od początku nie podobało. Co on zabrał? Co on, słuchajcie, takiego zrobił? Trzeba w tym momencie iść i trzeba to zrobić. Najstalszą, najtajemniczniejszą bazę. Jest takie słowo najtajemniczniejszą? Nie najbardziej tajemniczą? Najtajemniczniejsza? Nie, no spoko. Ej, jest takie, napiszcie mi, jest takie słowo w ogóle? Ty nie kojarzę. Ej, nie, dobra, może jestem debilem. Paluszek, wiatr leci w tamtą stronę. Czekaj, czy on właśnie dłubał sobie w nosie, wysmarkał się w nos i to zjadł? A może w to... Nie cofajcie tego filmu, jeżeli jecie i chcecie, żeby wam smakowało jedzenie, to nie cofajcie tego fragmentu filmu, naprawdę, bo ja to raz przeżyłem, to nie było zbyt dobre. No, znalazłem, ale ci sunę. Diamenty prawdziwy, węgiel to prawdziwy diament. Rozumiecie to? Jego zdaniem węgiel to jest Znaczy, okej, diament jest chyba węglem w prawdziwym życiu, ale bardziej chodzi o to, że jakby w Minecrafcie węgiel i diament tak nieco się różnią, tak i to trochę. Będzie psuwa, ktoś teraz będzie zbielać, hoho. Naprawdę, on myśli, że ktoś jego kupsztala będzie zbierał? Serio? Brązowego kloka? Śmierdzącego, nad którym muchy latają? Zobaczymy, czy moja tutaj tajemnica baza. O, weźmiemy w ogóle stamtąd tę sprzedatą rzecz. Słuchajcie, nie podoba mi się. Naprawdę to mi się nie podoba. Dobra, słuchajcie, wbijam się za nim tutaj do skarbca. On specjalnie poszedł do skarbca, bo tutaj ma coś, co potrzebuje do odbudowania tej legendarnej, starej, tajnej bazy. To nawet, słuchajcie, nie można nazwać tego tajną bazą. To był tajemniczy kompleks. To było tak... Kurde! Miałem fajerwerkę w ręku. Chyba nie zobaczył. Czekaj, on pomajtał chwilę dźwignią i coś odblokował? Słuchajcie, on zawsze potrafił w redstone, ale nie kojarzę, o co chodzi. Co jest? Dobra, teraz mamy fajerwerkę, więc trzeba wylecieć. Dobra, ale co on stąd zabrał, słuchajcie? On jest tak szybki, że ja nie zawsze jestem w stanie zobaczyć, słuchajcie, co on tutaj... O kurde! Lecę za nim! Dobra, wyleciałem chyba, słuchajcie, zdejmuję litrę! Przeżyłem? Przeżyłem? Chyba tak? Okej, mam jeszcze niewidkę. Jak on chce to zamknąć? Jakąś kolejną dźwignię? Nie, dobra, cyk, elegancko, fantastycznie. To i możemy lecieć super dalej. No super, nie, no lecę w takim razie za nim. RIP moje uszy, ej, kto na słuchawkach? Kto na słucha? Ej, nie, naprawdę RIP totalny, nie? Gość Tarzana udaje. Czy ja właśnie nie znam? Jestem pana, ja pana widzę w tym momencie, pan jest świnko. O kurde, ej, nie! Kto pomyślał, że on mówi do mnie? Ej, ale czekaj, jestem... Nie, no jestem niewidzialny. Ej, ale kto także pomyślał, że on mówi do mnie? Witam serdecznie. Nie, gość, słuchajcie, chyba 3 kawy wypił. Ej, nie, albo jakieś gumy jagody tam były, wiecie, robione, albo, słuchajcie, gość za dużo kawy wypił, po prostu bo dwa... Tam musimy zobaczyć, ocenić, jak to miejsce wygląda. Nie. Chwila, moment. On chyba... O kurde, dym. Słuchajcie, on chyba nie kojarzy jednej rzeczy.
Milionowice są na wersji 1.18. Na wersji 1.17 i 1.18 zmieniły się generatory map. To nie jest ten sam świat, jakby to nie jest ta sama wersja świata. O, to nie jest ta sama wersja świata, co była 2 lata temu, bo świat jest ten sam, ale to nie jest ta sama wersja. Więc tutaj nie będzie identycznie tego samego miejsca, w którym on kiedyś się budował. Bo on kiedyś się budował... Chyba w domku wiedźmy, prawda? Tego nie ma teraz. On się dobrze czuje? Czy on upadł? Dobra, mam pomysł, bo ja tego nie będę kopać. Mi się tego kopać ewidentnie za bardzo nie chce. Dobra, słuchajcie, jeżeli on zamiast kopania używa TNT, to naprawdę chyba jest bogaty. To naprawdę, dobra, nie, ja myślałem, że to naprawdę są żarty, kurde, bele, no nie, w wodzie jestem bezpieczny. Ej, dobra, jeszcze mam 2 minuty niewidzialności. No to nieźle! To nieźle mu wybuchło, to... Aha, dobra, klikam drugi, dawaj, klikam drugi, dawaj, dawaj, zostawiamy go, niech wybuchnie, niech wybuchnie! A to prawie ja wybuchnąłem. Zapomniałem, że to ja z brekiniem. Ej, ale słuchajcie, on tutaj chce zrobić wejście w ogóle do tej tajnej bazy, a to jest w ogóle jakby teraz już bez beki, już się nie śmieje z Bobo. To jest naprawdę całkiem mocna miejscowa, bo spójrzcie na to, gdzie my się w ogóle znajdujemy. Znajdujemy się gdzieś, gdzie jest totalnie zgrifowany teren. Znaczy wygląda jakby był zgrifowany. Jeszcze jeden wybuch? Jeszcze jeden wybuch? Chciałem tylko powiedzieć, że to jest miejsce, nawet słuchajcie, za jakimś pagórkiem, o którym... O kurde! Raczej słuchajcie, chłopaki z Milionowic nie wiedzą. Gdybym ja go teraz nie śledził, to bym o tym nie wiedział. Więc naprawdę tutaj główka pracuje. Nawet u tego debila, nie? Który ma niby 2 szare komórki. O kurde, słuchajcie, no tutaj to już mu naprawdę wybuchło całkiem mocno. Jeszcze 1,5 minuty niewidzialności, muszą uważać. Sposób, że to musimy zrobić. Najważniejsze to jest schowanie bazy. Żeby tego ptasy z Milionowic nie dowiedziały. Dobra, takiego śmiechu to jeszcze nie kojarzę, to było takie... Takie, nie wiem, tak jak jakiś by miał kaszel palat... Placze jeszcze beka, nie, nie! Weźcie, bo ja wyjdę z ciebie, słuchajcie. Ale tak czy inaczej, robi jakiś mechanizm. I Bobo, tak jak mówię, no... Znowu, on się spierdział, czy teraz beknął, bo już naprawdę nie wiem. Weźcie, cofajcie te fragmenty i mówcie mi, czy on beka, czy pierdzi, bo naprawdę czasem to nie kumam, słuchajcie. Ale chciałem tylko powiedzieć, że on redstone ogarnia. I on robi jakieś teraz dziwne przejście. Będę miał kolegę. Dzień dobry, panie kolego. Dobra. Co? To jest kolega? To... Oj, to tu będzie coś działo. Znaleziono, nie kradzione. Ja nic nie mówiłem. No co, co? Wziąłem? Było? Podniosłem? Nie jestem złodziejem. Czy jestem? Ej, dobra, słuchajcie, no to nie wygląda na najtrudniejszy mechanizm świata. Ale boję się, słuchajcie, tego, że on odwzoruje to, co miał 2 lata temu, bo on w zeszłym roku, czy właśnie 2 lata temu, miał... chciałem powiedzieć, że on, słuchajcie, miał taki mechanizm, którego naprawdę nie dało się raczej znaleźć. Dobra, ej, póki, słuchajcie, go tu nie ma, wypijam podkład. Szybko, żyła! Mam. Teraz jest okay. Dobra, i teraz tak, musimy pomyśleć, jak to zrobić, Bobek, pomyśl! Rozumiem, że słuchajcie, gdyby teraz po prostu zabrać sygnał redstone, to po prostu by się no właśnie, otworzyłoby się, czekaj, trzeba zrobić coś takiego, o, i teraz da się, słuchajcie, przejść, teraz da się przejść, trzeba by było mu ewentualnie tutaj postawić, no nie? Czekajcie, mam tutaj ten blok, jeszcze, lapis tu? Lapis na wysokości 60 kratki. Ej, to się chyba rzadko zdarza, no nie? Naprawdę, to mi się wydaje, że to się rzadko zdarza. Tak czy inaczej, słuchajcie, ten system redstone'owy sprawia, że on po prostu sobie tutaj będzie miał takie zwykłe wejście. Bobek jest niesamowity! Dobra, i to tak musimy teraz... Wiem, co zrobię! Ale tu będzie mocne! Tu będzie... O nie, tu jest zwil. Dobra, to tędy pójdziemy, ale tu będzie... Tu jest tak mocny pomysł, Gosia szalał. On się cofa w rozwoju. To jest najmocniejszy pomysł ever. Najmocniejszy pomysł ever. Bobek jest niesamowity! Tak? Nie? Naprawdę? Dobra, trzeba wyjść w tym momencie. Dobra, słuchajcie, idę po prostu za nim, nie? Ale naprawdę, słuchajcie, ja jakby wiecie co, mi jest naprawdę przykro, bo ja mam wrażenie, że słuchajcie, nie jestem bardzo głupi, może tylko trochę, no nie? Ale słuchajcie, on czasem zachowuje się jak największy debil na świecie, a mimo wszystko jakiś redstone, który jest skomplikowaną rzeczą w Minecraftcie, ogarnia trochę lepiej ode mnie. Dlaczego? O, i teraz tak, zrobimy tutaj dźwięk. Nie gadaj, że on chce zrobić wejście w takim... Ej, to jest dobre 20 kratek od jego bazy! Jeżeli on serio zrobi, słuchajcie, tam wejście, że dźwignie. Znaczy, przepraszam, tam zrobi system uruchamiający wejście, a wejście będzie tu. Co? No nie gadę, znaczy tą dźwignię trochę widać, ale jeżeli on by jeszcze puścił tutaj te liany wszędzie, to patrzcie, tego nie będzie do końca widać tak wszędzie. No kurde, to się będzie w tapie. Ewidentnie zamknąć, schować. Ej, nie!
Ej, strasznie mocne to jest. On właśnie coś takiego robił 2 lata temu i przez to, że to było skomplikowane i miał pewność, że nikt tego nie znajdzie, to on tam ładował całe swoje energie, całe swoje siły. Miał mega zbrojki. On miał, słuchajcie, tam 1 trylion koks jabłek. Nie wiem, czy to pamiętacie, ale on miał tam specjalne przejście jeszcze w ogóle do pokoju z enchantem i on tam miał 1 trylion koks jabłek, bo się nie bał, że ktoś to odkryje, bo to było tak ukryte. I on to jeszcze ukrywa lepiej. Nie, wiecie, jak to zarośnie zaraz jeszcze trawą, no nie. No przekinka to jest jakaś. Ej, no poczekaj, co jest? No ja nie wierzę, co tu się... Dobra, chwila, słuchajcie. On ma tutaj coś takiego, że idzie tutaj system redstone'owy, prawda? Idzie na sam dół. Dobra, to są zwykłe przekaźniki. To nie jest najbardziej skomplikowana rzecz na świecie. Ale jeżeli on chce to otworzyć, no właśnie, okej, to po prostu będzie musiał chyba rozwalić klocek Dirta, albo mi się, słuchajcie, wydaje. Dobra, wyjdę i to zobaczę w takim razie. No bo czekajcie, zrobimy coś takiego. Dobra, zamknąłem to. Dobra, to już jest naprawdę podejrzane. On z drugiej strony też robi takie przekopanie? Ale to już jest po co? Jakby dosłownie te. Tego już, słuchajcie, nie rozumiem. Czekaj, on to jeszcze dalej chce po prostu pociągnąć? Tak, musimy to zrobić w ten sposób. Ej, to jest taki big brain, to jest taki pogchamp, co on teraz robi. No pogers widzowy, no totalny pogers. Ej, serio, jakby... To jest szczyt umiejętny. Ja nie wiedziałem, że on takie rzeczy ogarnia. No bo teraz, jakby dobra, wiedziałem, że on ogarnia recon, ale to jest naprawdę mega dziwne, co on buduje. Jakby, wow. Chyba to zwolnić mega. Okej, ale co to ma, słuchajcie, robić? Nie, ja chyba wiem! To ma otwierać klocek, który otworzy przejście, żeby tutaj móc kliknąć dźwignię. Czyli inaczej, on robi system, który w ogóle otworzy tą dźwignię. Nie, czekajcie, że... Nie. Ja wiem, że coś pewnie pokręciłem. Słuchajcie, obejrzyjcie to. Obejrzyjcie ten film do końca. No naprawdę, no. Ja nie wierzę, co się... Ja chyba wiem, co on chce zrobić. On chce, słuchajcie, serio, coś zrobić niesamowitego. Taki big brain tutaj zaraz walnie. Dobra, mam jeszcze 4 minuty udzielności. Spoko. Jest przycisk, który tutaj, słuchajcie, otworzy to. On wtedy szybko podbiega i może nacisnąć tą dźwignię. Rozumiecie to? Nie, nie, to nie może tak zadziałać. Nie uwierzę w coś takiego, słuchajcie. On jest za głupi, ale serio, ja już nie chcę go obrażać. On jest zbyt mało inteligentny, aby coś takiego zrobić. No nie wierzę. To jest dziad, słuchajcie, jakiś. No, niby on potrafił nas wszystkich rozklepywać na wojnie naraz, ale no nie uwierzę. O, to działa, tylko trzeba szybciej. Okej, dobra, dał te przekaźniki tam po to, żeby chyba to zwalniać, prawda? To trzeba, nie, to trzeba trochę inaczej, bo tu się tak, no nie, to zagubi piston. Dobra, ten piston, słuchajcie, musiałby być aktywowany cały czas, no nie, tak mi się wydaje, a nie tylko co jakiś czas. Dobra, słuchajcie, wypiłem kolejną poteczkę, jak sami widzicie, no, zeszło nam już kilka dobrych minut i gość to totalnie, słuchajcie, zmodyfikował, serio, jakby to jest masakra, co się kryje, słuchajcie, pod tym dirtem. On poustawiał tutaj różne klocki redstone'a, różne, słuchajcie, kolejne przekaźniki, kolejne sticky pistony i wydaje mi się, że serio, żeby zrobić tylko jedno głupie wejście do bazy w taki sposób, to jest totalnie wielki mózg, 200 IQ, no totalny pogers, jeżeli to oczywiście zadziała. Znaczy, zobaczymy, czy, słuchajcie, to w ogóle zadziała, bo naprawdę to jest tak skomplikowane, że tutaj coś może pójść nie tak, ale ja nie wierzyłem, że Bobo to zrobi, naprawdę. I faktycznie, ej, tak totalnie bez beki, już nie śmiejąc się z Bobo, jak to zarośnie dirtem, to naprawdę tego nie będzie widać. Znaczy, chodzi mi oczywiście o trawę z dirtem, gra z dirtem, jak to zarośnie, wiecie, potrzeba pewnie paru minut, to to naprawdę, słuchajcie, będzie potwornie mocna rzecz. Jeszcze on drzewo chce postawić kolejne tutaj? Czekaj, jeżeli... Na tym będzie fajne. Jeżeli on na tym jeszcze drzewo postawi... Nie, nie. Ej, bez przesady, no nie. I on takie rzeczy, słuchajcie, jest w stanie robić, no nie? Rozumiecie? Tylko po to, aby nas rozwalić wszystkich. Tutaj postawiony jest po prostu piston. I tak bez sensu. Ej, serio, to jest trochę taka zmyłka. Jeżeli by faktycznie coś takiego było, to to wygląda... Ale, a z drugiej strony, jakby ktoś to rozkopał... Kurde, czekaj, bo tam jest dźwignia. O nie, najgorzej. Ja to rozwaliłem. Poczekaj, muszę wziąć ten klocek. Dobra, wezmę ten klocek, teraz wezmę to. Dobra, okej, naprawię mu. O, tu jeszcze zmienimy na taki drewniany. Okej, ej, to jeszcze lepiej wygląda. Ej, naprawdę to mało widać. Jakby on jeszcze tutaj jakieś wysokie kwiatki postawił, to w ogóle tego nie będzie widać. Jak już totalnie, dobra, muszę kontrolować niewidzialność. Okej, dobra, o kwiatkach nie pomyślał, ale pomyślał o trawie, więc jest dobrze. Znaczy, no są kwiatki, no niewysokie, ale słuchajcie, ta trawa na pewno też kamufluje. Nie, no, no błagam was, no w ogóle tego nie widać. Ale tak, tak literalnie, autentycznie w ogóle tego nie widać, no nie?
wilcik wylosnie, to będzie koksuwo. Ja nie wierzę, co to jest za miejsce porąbane, nie? O kurde. To sobie wywalimy, będzie miejsce. I co, on to przetestuje teraz? O, jest, naciśniemy tutaj drzewko, żeby wylosło. A, no dobra, no to akurat drzewko to też jest dobry pomysł, bo to zawsze, słuchajcie, będzie kamuflować, no nie? To jest takie, wiecie, po prostu wtapia się w tłum, zobaczymy, co zadziała. Dobra, słuchajcie, nacisnął. Okej, wbija się tutaj. Wpadłem tu! Zaczynamy, otwieramy, idziemy tam. O kurde, słuchajcie, wpadłem tutaj. Mam... Oj, działa! Pójdę w takim razie tędy i zobaczymy, czy to naprawdę, słuchajcie, za... Ej, to działa. Tu sobie musimy tutaj nacisnąć. Ej, rozumiecie to? Przycisk aktywuje to, że możesz uruchomić dźwignię, a potem tą dźwignią uruchamiasz, słuchajcie, to. Rozumiecie to? Jaka to jest faza? Trzeba będzie oczywiście jeszcze tutaj w środku zrobić, znaczy Bobo będzie musiał zrobić jeszcze, wiecie, zamykanie tego, no nie? Ale to jest naprawdę, słuchajcie, przepotężne. Idziemy, jest! Utwolty w tym momencie. Ej, dobra, słuchajcie, mu to działa, rozumiecie to? Ten cały jego głupi system działa, słuchajcie. Ej, co jest w ogóle grane? Patrzcie to, ej, naprawdę, że on coś takiego ukrył. Tutaj normalnie, patrzcie, podchodzi sobie, naciska sobie przycisk. Teraz, słuchajcie, szybciutko sprincikiem wlatuje tutaj. Nacisk, ej, to jest idealnie w ogóle... Ja nie wierzę, ej, nie. Kliknijcie w jeden z tych dwóch filmów, aby widzieć więcej naszych przygód. Zostawcie suba, bo połowa osób nie subuje tego kanału, co widzi ten film. I wpadajcie na sklep www.abreety. Czekają koszulki, bluzy i wiele więcej. Dołączcie do gangu Abry i Bobo. Trzymajcie się, elo!